No dzień dobry, ostatni film kończyliśmy w samochodzie i ten zaczynamy w samochodzie, ponieważ jest sobota, my właśnie byliśmy na zakupach w sklepie, kupiliśmy tagiatelle, tofu oraz curry, ponieważ w domu mamy do wykorzystania cukinię i marchewkę. Zastanawiałam się, co z tego można zrobić i zrobimy makaron z curry bez kurczaka, tylko z tofu właśnie. Bo jak wiecie, co drugą sobotę nagrywam film z resztek, więc teraz zobaczycie w weekend, jak wyjadamy lodówkę i może będziecie mieli pomysł na jakąś potrawę z własnych resztek. Także zapraszam Was serdecznie. Makaron się już robi, cukinia i tofu jest już pokrojone. Ja zawsze robię to obieraczką, po prostu takie płaty. A te resztę, których się nie da, bo już są takie gipkie, kroję na desce do krojenia. Zaraz dodam też curry i zastanawiam się, ale chyba dodam również trochę śmietany. Uwaga, otworzyłem majonez, bo Karolina kupiła majonez wegański i tak leży i jestem ciekawy, jak to smakuje, więc mam tutaj jakieś takie paluszki chlebowe z oliwą, takie suche i zamierzam spróbować majonez wegański, bo jest to chyba pierwszy raz, kiedy coś takiego próbuję. Mam nadzieję, że to będzie smakowało jak taki zwykły. Wydaje mi się, że już jadłeś tam w burgerach różnych wegańskich, ale możesz to nie wiedzieć. No spoko, spoko smak, a tutaj jest paprykarz wegański, więc też go spróbuję. Paprykarz nie smakuje jak paprykarz, tylko bardziej taka sałatka, a majonez już bardziej przypomina ten taki tradycyjny majonez jajeczny. I tak to się prezentuje, tu jest marchewka i cukinia, które mi zostały w lodówce starte na takiej tarce do obierania. Tu jest tofu w sosie sojowym, również jest czosnek, trochę śmietany, przede wszystkim curry, a tu się robi już makaron tagliatelle, więc zaraz będzie można podawać wszystko do stołu. I tak to się prezentuje, już wcześniej robiliśmy takie rzeczy, ale z kurczakiem kiedyś, jak jeszcze nie mieszkaliśmy razem, a teraz proszę bez mięsa, taka wersja, chociaż nie lubimy tofu, to tutaj jest okej. Okay. Jest niedziela, jest chyba 11:21, oglądamy serial Lupin, bardzo dobry, polecam, jeżeli macie Netflixa. Jemy śniadanie, tutaj Piotr zrobił jajka sadzone, a ja dojadam sobie kanapeczki z pastami słonecznikową i hummusem. Tą słonecznikową popełniłam błąd, bo nie wsadziłam do niczego, tylko zostawiałam w misce i oczywiście tak zeschła, więc... niby rozsądne kupowanie, ale trochę nierozsądne przechowywanie, więc też tak chciałam Was tym uczulić, ale pasta będzie zjedzona dzisiaj, więc spoko też. Tak sobie myślę, że my jemy jajka, więc beka, że kupiliśmy wegetariański majonez, który po prostu nie miał tych jajek, ale zawsze ograniczenie jajek to dobra sprawa, więc może jednak nie jest to tak wielka hipokryzja. Wracamy do oglądania. Zostały nam ostatnie 3 odcinki. To jest mini serial, albo przynajmniej pierwsza część, taka mini, bo ma tylko 5 odcinków. Cały serial obejrzany, na spacerze też byliśmy, także teraz biorę się za obiad. Mam nadzieję, że będę mogła zrobić kotlety mielone z brokułu, ale nie wiem, czy mam wszystkie składniki, więc muszę sprawdzić. Tutaj dzisiaj rozebraliśmy całą choinkę, także zmieniają się klimaty. Ja brokułowe kotlety robię z Lunchboxów, czyli z książki, którą używam codziennie miliard razy i sprawdzam. Na pewno kupiłam brokuła, bo nie miałam pomysłu na jedzenie, ale pamiętałam, że chciałam zrobić właśnie te kotlety, więc sobie wzięłam brokuła ostatnio na zakupach z myślą o tym. Ale czy ja mam wszystko? Wszystkie składniki mam, więc zaczynam kroić brokuł i z racji tego, że później nie wiedziałabym, do czego brokuł użyć, to po prostu zważę, ile tego brokułu jest, bo w przepisie jest, że musi być 100 gramów,
I o tyle, o ile będzie go więcej, tyle więcej po prostu zrobię tych porcji. Ta książka też ma taką fajną opcję, że jest napisane, przez ile dni można przetrzymywać w lodówce zamknięciu. Tu pisze, że do 3 dni. Także na spokojnie, jutro będzie jeszcze obiad. I może nawet na wtorek. Dobra, wyszło razy 3. Więc zaraz się zabieram za resztę. To zazwyczaj również wykorzystuję ten korzeń, ale akurat do tego przepisu potrzebuję tylko takich mięsistych, w sensie miękkich części, więc właśnie nie wiem, czy to również pokroić, czy nie. Jak myślisz, Piotr? Pokroić to, czy wyrzucić? A to z czegoś to co można robić? Tego? No po prostu wiesz, tak ugotować. No. To można może zblendować, albo tak... Bardzo drobno pokroić. No pokroję bardzo drobno. Dobra, czyli jednak zmieniam zdanie i to też trafi do kotletów, ponieważ to również jest jadalne i bardzo Wam polecam z tego korzystać. Tylko trzeba to obrać z tej takiej pierwszej warstwy i pokroić cienko i ugotować. To nie foodbooki, tylko vlogmasy, to wiecie, że ja mam coś takiego. I to są wegetariańskie jajka w proszku, więc również zrobię z nich dwa jajka, których mi brakuje. Obiad jemy, zaczynamy. Obiad gotowy składa się z tutaj kotletów z brokuła, ziemniaków, które są sezonowe oraz kapusty kiszonej i kiszonki również są sezonowe. Bardzo polecam, bo są bardzo zdrowe. Idę jeść, bo jestem bardzo głodna. Obiad już dawno zjedzony, teraz przygotowałam posiłek na jutro na obiad, czyli to samo co zostało, wsadzi się tylko do mikrofali i będzie ciepłe. To są też takie fajne opakowania, duże właśnie z Ikei, z taką pokrywką drewnianą i one się nadają właśnie i do piekarnika, i do mikrofali. Polecałam Wam już je kilka razy i nadal polecam, używam. Mamy takie właśnie bardzo wysokie, ale mamy też niziutkie, tylko gdzieś się pokończyły, gdzieś rozdałam po rodzinie, więc będę szukać. Także zamykam, wsadzam do lodówki i wyjmujemy jutro. Teraz za chwilę zabiorę się za zrobienie tych placuszków, które kupiłam ostatnio w tygodniu, jeszcze ich nie zjedliśmy. Te są akurat jaglane z truskawkami, zobaczymy. No takie rzeczy można robić samemu, ale kupowałam je, jak nie chciało mi się strasznie gotować. Natomiast teraz jestem na etapie spisywania menu na cały tydzień, żeby jutro pojechać do sklepu i kupić wszystkie potrzebne produkty. Tu mam książkę taką, tutaj to są dwie książki Insta serial o gotowaniu, mamy ginekolog, lunchbox oraz jadłonomia, używam jeszcze czasami innych, które czasami Wam pokazuję. No i teraz, tak jak już mówiłam Wam milion razy, spisuję sobie swoje pomysły, różne takie rzeczy, które chcę wykorzystać, na przykład mam pół otwartej puszki pomidorów, więc też gdzieś to wpiszę i na razie jest po prostu coś takiego, śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja. I później na drugiej stronie robię sobie spis tych rzeczy, na przykład jak są batony czekoladowe, takie wiecie, zdrowe, fit i taka przekąska, no to znajduję sobie w internecie taki przepis lub w tych książkach i po drugiej stronie spisuję produkty, których nie mam i to jest potem moja lista zakupów na kolejne zakupy, czyli na jutro, więc tak właśnie jest.
A też jak dodałam pierwszy foodbook i powiedziałam, że właśnie robię zakupy w poniedziałek, to jedna osoba mi napisała, że przecież to jest logiczne i wiadome, że zakupów się nie robi w poniedziałek, bo w poniedziałek wszystko jest stare. I ja tak sobie na początku pomyślałam, że w sensie to było napisane wszystko bardzo kulturalnie i normalnie, ale ja sobie pomyślałam, rzeczywiście, jeny, czemu chodzić w poniedziałek po niedzieli niehandlowej, kiedy wszystko jest stare, do sklepów bzdura, będziemy chodzić we wtorek. I powiedziałam o tym Piotrowi, a Piotr mówi, przecież to nawet logiczniej, ekologiczniej chodzić do sklepów w poniedziałek, bo jeszcze można coś uratować, co się nie zepsuje po prostu, coś, co już będzie szło na śmietnik. Więc rzeczywiście i nie zmieniamy tych nawyków, ale YouTube'owym atutem komentowania jest to, że ja mogę coś zweryfikować, coś, co robi ktoś inny i też robi dobrze, i zastanowić się, czy może zmienić, czy zostać, i ja akurat w tym zostaję. Więc tak, ale zakupy można robić również w piątek, w czwartek, we wtorek. Ja Was absolutnie nie namawiam do poniedziałkowych zakupów. Myślę, że to nie jest najrozsądniejsze, ponieważ na weekend wtedy mamy praktycznie zero rzeczy, więc wyjadamy lodówkę i to też jest okej. Ale każdy ma swój system i niech każdy robi jak lubi. Ja tutaj po prostu pokazuję Wam tak, jak my to robimy, jak my to mamy, bo ja po prostu w niedzielę mam czas, żeby usiąść i zrobić menu, więc taka sytuacja. A tutaj sobie po prostu piję herbatę. Herbatka jest z legalnych ziółek i tu są herbata z CBD, z konopią. Taka sytuacja. To, co polecam, używam, pamiętajcie.